Witamy w kolejnym odcinku magazynu Rozwijamy Złotów, w którym dowiemy się, kim jest trener senioralny oraz jak zmieniło się życie seniorów i seniorek biorących aktywny udział w zajęciach. Dzięki analizie potrzeb miejskich miasto Złotów podjęło się aktywizacji mieszkańców, a w szczególności seniorów, których w naszym otoczeniu jest coraz więcej. Bardzo mi zależało na tym, żeby wielowątkowo podejść do tego zagadnienia. Po pierwsze zadbać o zdrowie, o aktywność, o integrację, ale też o integrację międzypokoleniową. Bo trener senioralny to jest jedno, ale między innymi też planujemy aktywność między seniorami a młodszym pokoleniem. Ale zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, to wtedy można myśleć o różnych aktywnościach. Także trener senioralny finansujemy z funduszy norweskich na czas trwania projektu, ale już widzę, że musi mieć kontynuację, ponieważ niesie dużo dobrego, zmienia życie konkretnych osób. Trener senioralny musi doskonale nawiązywać kontakt z seniorami, wyczuwać ich możliwości i dostosowywać zajęcia oraz treningi. Wszystko po to, aby pomóc seniorom systematycznie podejmować wysiłek fizyczny pod okiem eksperta. Progres jest niesamowity, ja jestem ciągle pod wrażeniem. Są tak różni ludzie i oni się tutaj czują u siebie, tak? Oni są tak naprawdę gospodarzami tych zajęć. Ja się od nich wiele rzeczy nauczyłam. I to tak naprawdę ich schorzenia pokazały mi, jaki kierunek jeszcze mogę obrać. Treningi już w tym momencie są wzbogacone także o zajęcia na basenie. To dodatkowe urozmaicenie, dzięki któremu pojawia się więcej możliwości, dodatkowy ruch i aktywność fizyczna. Jesteśmy sprawniejsze, możemy zrobić wiele rzeczy, których do tej pory byśmy nie zrobiły. Pierwsze ćwiczenia, jak zaczynałyśmy, to każda z nas nie wierzyła w takie drobne kroczki, które proponowała nam pani trener. Dzisiaj robimy takie rzeczy, których naprawdę wiele młodych osób nie zrobi. No po prostu wychodzę z domu, spotykam się z ludźmi, po prostu ćwiczę. Moje ciało całkiem inaczej funkcjonuje, jak do tej pory funkcjonowało. Także jestem zadowolona. Wszystko mi się podoba, także każde ćwiczenie, każdy odłamek kręgosłupa przede wszystkim, na który cierpię bardzo i to wszystko mi pomaga. Podoba mi się, że tu jest taka różnorodność, że jest taniec, że są rozciągania, ćwiczenia na kręgosłup, ogólnorozwojowe ćwiczenia, które naprawdę pomagają mi. Moja sylwetka jest wyprostowana, no czuję się świetnie. Systematycznie spotykamy się w poniedziałki. To jest termin obligatoryjny, podobnie zresztą jest w środę. I dochodzi nam jeszcze ten basen. W tej chwili grupa seniorów, która jest aktywna fizycznie, która ćwiczy, liczy 140 osób. Więc to jest bardzo duża grupa i ją trzeba ogarnąć, ich trzeba usystematyzować i im trzeba nadać charakter i zachęcić też do tego, że jeszcze poprzeczka idzie wyżej. Treningi nie tylko wpływają na zdrowie i sprawność fizyczną seniorów, ale są też czasem do rozmów i nawiązywania nowych znajomości. Seniorzy są wdzięczni za to, że takie zajęcia są organizowane przez Złotów Wielkopolskie Zdroje. Gdy tyle się dla nich dzieje, czują się przez miasto zauważeni. Tutaj jest wspaniała atmosfera, świetnie wszystkie się dogadujemy. Ja jestem szczęśliwa, radosna, do domu przenoszę te wszystkie emocje, także no, po prostu jest całkiem inne życie moje. To jest najszczęśliwszy czas w ostatnim naszym okresie. Jesteśmy razem, jesteśmy ze sobą, jesteśmy sprawne. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Do zobaczenia.